Już w ten weekend po raz 30 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku fundacja zbiera na leczenie wzroku u dzieci. Już tradycyjnie za granicą i w miastach w całej Polsce, w tym Zabrzu, odbędą się z tej okazji niesamowite i ciekawe wydarzenia. 29 stycznia odbędzie się 6. Zabrzański Bieg dla Woźb Policz się z Cukrzycą, który będzie się odbywał w Parku Leśnym imienia Powstańców Śląskich w Zabrzu na Czołgistów 1. No i oczywiście wszyscy są zwycięzcami, wszyscy zostają nagrodzeni i dostają ogromne odlewane złote medale w kształcie serca woźbowego. 30 stycznia, czyli w niedzielę finałową, od godziny 13.45 do godziny 22.00 jest organizowany koncert finałowy w kinie Roma. Jest zrobiony w stylu rockowym. Będą oczywiście licytacje gadżetów woźbowych, będziemy się łączyć ze studiem z Warszawy, będziemy się łączyć ze sztabem, będziemy na bieżąco na koncercie informować, ile nasz sztab zebrał pieniędzy. I oczywiście to będzie szło dwutorowo, bo będziemy wpuszczać ludzi do środka, mamy 280 miejsc, więc zapraszamy wszystkich, którzy chcą być na żywo, ale będziemy też na naszej stronie facebookowej Sztab Woźb Zabrze puszczać ten koncert online na żywo, tak jak będzie się odbywał w kinie. Na tym się nie kończy, bo oprócz tego w tą niedzielę będzie można odwiedzić mini zoo na ulicy Karola Niedoby. Tu również masa atrakcji. Oprócz jutrzejszego biegu, który na pewno chcemy pomóc i pomagamy jak co roku, który odbędzie się jutro w Parku Powstańców Śląskich, zapraszamy kibiców i nie tylko. Będzie na pewno się działo, jest już w tej chwili około 400 osób zapisanych. Zapraszamy w niedzielę od samej godziny 11 do godziny 17. Będzie się u nas działo mnóstwo różnych rzeczy. Przyjedzie OSP Makoszowy, która ze swoim słynnym, nowoczesnym wozem stanie i będzie można do niego wsiąść. Można będzie założyć hełm, można będzie pojeździć przy straszakach, oczywiście z osobą dorosłą nakładach, ale będą także różnego rodzaju imprezy typu lekcja z alpagą. Dwa razy będziemy ją robić. Będziemy robić o godzinie 13, o godzinie 15, o godzinie 14. Zapraszamy wszystkich na mini warsztaty ze zwierzętami. Oprócz tego przyjedzie do nas również salon Mobilna Fryzura, ale o tym to już może za chwileczkę powie pani, która się tym będzie zajmowała. To oddajemy głos pani. Będziemy mogli wziąć jakiegoś pana do naszej mobilnej fryzury, jeżeli się zgodzi. Będziemy go obcinać, jakąś panią weźmiemy oczywiście też i będziemy mogli jej sprawdzić jej stan włosów, dobrać kosmetyki i zaprosić na usługę do salonu fryzjerskiego. To wracamy jeszcze raz do zoo, bo tutaj również będzie można wziąć udział w ciekawej licytacji. My ze swojej strony chcemy zrobić taką super specjalną aukcję. Wczoraj pierwsze zwierzę, które nam się w tym roku urodziło, to jest owca, owieczka. I chcemy zrobić taką aukcję, za chwileczkę wystawić na zasponsorowanie jej imienia. Więc osoba, która wrzuci do tej aukcji, będzie mogła nazwać tą owcę, która dosłownie wczoraj się urodziła. Anglo-lubińska. Oprócz tego przypominamy, że do mini zoo kursować będzie darmowy autobus, a szczegóły znajdziecie Państwo na facebookowym koncie zoo. A skoro o aukcji była mowa, to przypominamy o trwającej licytacji portretu Roberta Lewandowskiego, namalowanego przez Zabrzankę Maję Cimcioch. Decyzja o wsparciu właśnie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zrodziła się tak nagle w mojej głowie. Natomiast zastanawiałam się bardzo długo, co może być przedmiotem mojego rysunku. I po dłuższym namyśle uznałam, że właśnie postać Roberta Lewandowskiego, która cieszy się naprawdę dużym autorytetem wśród zarówno młodych, jak i starszych osób, będzie idealnym przedmiotem tej aukcji. Oryginał pracy wraz z autografem piłkarza znajduje się na oficjalnym profilu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Allegro. Wszystko po to, by pomagać, a tą pomoc da się zauważyć choćby w zabrzańskich szpitalach, gdzie do dziś funkcjonuje zakupiony sprzęt przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zostaliśmy bardzo hojnie obdarowani w sprzęt do diagnostyki i leczenia noworodków. Zabrzan, którzy tu się szczęśliwie rodzą. Musimy pamiętać, że rodzimy jak w domu, ale czasami musimy tym noworodkom pomóc. I właśnie ten cały sprzęt dostaliśmy w darze od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szczególnie hojnie zostaliśmy obdarzeni w 2020 roku, wobec czego ten sprzęt, oprócz tego, że jest najwyższej klasy, to jest prawie że nowy.
Jest to nie tylko nowoczesny sprzęt medyczny na Wydziale Neonatologii w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, ale także Szpital Miejski w Zabrzu dostał między innymi 20 łóżek covidowych, które w czasie pandemii są niezbędne. Dlatego warto pomagać, a okazji do tego w Zabrzu już od tej soboty będzie wiele.